Misiek. To jest najgłupszy live-kak, jakiego widziałem, nie? Ale działa! Testujemy. Wow! Ej, czemu to się aż tak ciągnie? Uspokój się. Ty i ty i ty, wypad. Cześć, jestem Fare, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku 100 moich widzów zawalczy na Daily Bugle o fałdolce. Oczywiście budowanie jest wyłączone, a teraz każdy, kto ma skina Spidermana, zostawia łapeczkę w górę. Zobaczymy, ile jest tutaj ludzi pająków. Ci bez skinka też mogą zostawić łapkę. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie jakieś fałdolce w grze Fortnite, możecie skorzystać z mojego kodu. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga. Dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz zaczynajmy. Tak wygląda pierwsza mapa. Będziemy lecieli na Daily Bugle. Bugle, Bugle, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Na Daily po prostu będziemy lecieli. I moi drodzy, czerwony obszar to jest obszar, w którym nie wolno lądować. Lądujemy tylko i wyłącznie na wulkanie i wewnątrz wulkanu. Sterowiec też wchodzi w grę. Osoba, która przetrwa i wygra mecz, wygrywa 1000 fałdolców. Zaczynamy zabawę. Ja od razu wyskakuję, zabijam się po prostu za zero, się wykładam i lecimy. Battle bus leci tędy i wyskakujemy. 99 osób, zarąbiście. Piąteczka, piąteczka, tutaj serduszko. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy naszą zabawę. 1700 metrów do miejscówki. Przypominam, można lecieć na Cepelina i lecimy tylko i wyłącznie na wulkan. Ja już wyskakuję, wykładam się za zero i kibicujemy. Coś mi się wydaje, że to będzie mega zadymka. Nie można budować, a Daily Bugle jest taką miejscówką, no, gdzie ciężko jest uciec bez budowania, bo wszystko się dzieje w takiej kotlinie. Widać już tutaj pierwszych zawodników na mapie. O kurczę. Dobra, niektórzy mają spóźnione loty. A może to jest też jakaś taktyka? OMG, zobaczcie ile osób, ile mam znaczników. Ja dziękuję. Dobra. Woohoo, skok wiary. 98 miejsce. Obserwujemy. Zaczynamy zabawę. Mamy ziomka, który... Pięknie. Następny gracz. Mogę tak zrobić? Mogę tak zrobić. Ten chłop już odpadł. Tu mamy kolejnego, który też już odpadł. Mamy ziomeczka, który kampi. Damy następnego gracza. Okej. Co my tutaj mamy? Mamy niebieską pompkę. Mamy PMIK. Mamy snajperkę, Kewa i beczkę z Kewem. Nie wiem, dlaczego tej beczki z Kewem jeszcze nie rzucił. Ktoś tam wjechał czołgiem do środka. Czy wy to widzicie? Zostało 67 graczy w grze. Tutaj mamy chłopa, który dosyć to spokojnie rozgrywa. Ma spoko asortyment, bo walnął sobie poteczki. Tą beczkę sobie pewnie zostawi po pierwszym starciu, ją dopiero użyje. Damy następnego gracza. Okej, tak można chodzić. Można chodzić tutaj po wulkanie też. Tutaj niestety mój nasz przyjaciel nie ma żadnej broni. Piłkara nie ma nic. Piłkara, przepraszam. O, co on tu robi? Narciara. Nie no, nie mam pytań. Ja, jak? Czemu? Co on zrobił? Oddał mu takiego fraczeska. Dobrze, lecimy dalej. Normalnie mamy kolejnego ziomka, który otwiera skrzynkę pod wodą w zalanej furgonetce. Okej. No zobaczymy. Ten chłop chyba sobie po prostu tutaj chce przeczekać, więc polećmy dalej. Mamy kolejnego ziomka. Ej, czy mi się wydaje, czy przez ścianę coś wystaje? Nie. To jest taki przycisk. Okej, myślałem, że coś tam wystaje. Jakiś skin za ściany. O, tutaj będzie coś się działo. Coś się będzie działo. Uwaga, dochodzi do starcia i... No niestety, myk do lobby. A, tutaj jest NPC Bananek. Właśnie, ja myślałem, że to jest jakiś inny gracz. No i dzięki temu chłop zdobył pompeczkę, ale wjeżdżają do niego chyba nejdy. Tak, pierwszy. Okej, dwa wybuchły. Myślałem, że będzie jeszcze jeden. Zobaczymy, co to się wydarzy. 33 osoby w grze. Dobra, damy chyba dalej. Jones niech tutaj się zastanawia. Mamy kolejnego ziomeczka, który ma 1 HP. Czy wy to widzicie? O, ma... Nie, myślałem. Dopiero się wczytało. Myślałem, że chodzi z 1 HP ziomek. Okej, no i chyba, to się skończy dla niego gierka. Robią mu plecki i uwaga, czy on z tego wyjdzie? No niestety, misuje i został powalony. Powiem wam szczerze tak, że ta pompa, drumgun w tym sezonie, jak jest niebieska, to jest dosyć mocna. Chociaż trzeba też potrafić z niej grać. Tutaj oczywiście cieszynka, nie wiem, który to jest frag tego ziomka, ale to może się dla niego zaraz źle skończyć takie tańczenie. Bo tutaj są też jeszcze inni. Dzikie dance, lecimy dalej. Mamy kolejnego ziomeczka, który ma na celowniku chłopa. Ale tylko 32 amunicji w tym augu. Ale ma jeszcze siorbo rybkę. Tutaj chyba gościu 200 IQ zagrał i albo złowił sobie rybkę, albo... Albo ginie, jednak nie ma 200 IQ! Uwaga! Czy to się zemści? Taki taniec? Ma C4 jeszcze i pompkę. No dobra. Chyba poczekają, a strefa się zawęży. Boję się, że
Strefa za chwileczkę się zamknie, tak. Nie możecie biec do strefy, od razu mówię. Musi się ta walka tutaj skończyć. Więc kto ma leczenie, ten wygrywa. Dobra, czy się tutaj trafią chłopaki? Niestety ma tylko 20 ammo. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejnego kampera. Jonesy go szuka chyba. Tylko został tutaj ładnie obity. Miał z kimś walkę, leczy się. Lecimy dalej. Ktoś się schował w śmietniku. Dobra, niech będzie. Tutaj jest w ogóle ktoś poza gierką. Parel, są ludzie poza daily. Wiem, że są ludzie poza daily, no ale nic nie zrobię. Gramy tylko daily i ktoś gdzieś sobie tam idzie, więc spokojnie, nie martwcie się. To wszystko zostanie zaraz zweryfikowane. Tutaj mamy taktykę na wędkarza. Pozostało mu bardzo mało życia. 3 HP. Ostrożnie tutaj zjeżdżał z górki. Bał się, że zginie, że te 3 HP straci, ale idzie już strefa, a ta strefa będzie biła po jeden. Czy zdąży wyłowić jakąś rybkę na rybek? Jest i płaszczak pierwszy. Pięknie. Narciara daje sobie radę. Więc mamy tego ziomka obijanego jeszcze z góry. Okej, dostał pompom. I kto to wygra? Po nim. Dobra. Jeszcze mamy na daily, moi drodzy, chłopa przebranego na biało. Mamy jeszcze Jonesa, który ma więcej życia. Będą grali na strefę. Kto to wygra? Albo się wyjaśnią. Zostały nam 3 osoby, z tego co się nie mylę. Tak, zostały nam 3 osoby na daily. Więc mamy tak, moi drodzy. Anonimowego, który ma 85 HP i ma mgiełkę. Nie może wychodzić za daily, chyba że wyjdzie. To wtedy odpadnie. Mamy Jonesa, który je jabłko. Spokojnie gra na strefę. Tutaj chyba niestety nam ten ziomek, TF Coke, odpadnie. Odkrył chłopa w ten sposób. Czy dostanie plombę? Uwaga! Wygrał to jeszcze, wow! Nieźle, nieźle. Cały czas Jonesy tutaj się leczy. Ma jeszcze jedną apteczkę. Czy ktoś jeszcze został? Okej, jest. Jest, jest, jest. Jeden ziomek, dwóch ziomków, przepraszam. Ale też walczy na strefkę. Strefa, gdy się zamknie, będzie biła chyba już po 2. Więc będzie ciekawie. Słyszy go, słyszy go. Okej. Klepią się, kto to wygra? Czy Eryk to przetrwa? Aj, ktoś na niego na dole czekał z gwiazdką. To jest pan FXEK, który ma 70 hapsów i 6 apteczek. Wow. I prawdopodobnie on zgarnie 1000 fałdolców. Ma dużo leczenia. Nie wiem, czy ktoś na tej miejscówce będzie miał aż tyle leczenia. Następny gracz. Zobaczmy sobie. Okej. Jonesy ma 95 HP i albo chłopaki się znajdą i będą się bić, albo będą walczyli na strefkę. No dobra, zobaczymy. No i dobra, on tutaj chyba nie da rady tego przeżyć, ma 6 bandaży. Czy dojdzie tutaj do zgrzytu, do zwary? Czy on go tutaj widział, czy też nie? Bo tutaj był też chłop z tymi 6 apteczkami przed chwilą. Okej, widzi go. Postawił sobie te 2 takie buldożery, może nie buldożery, ale te 2 takie osłony, które się nakłada na samochód przed sobą i robi to jako osłona. Dobra, doszło do zwarcia. 63, okej. Brawo, brawo, panie FXEK. I czy ten gościu wygra? Ma 7 apteczek. Zobaczmy, kto jeszcze został na Daily Beagle. Dalej. Dalej. Anonimowy. Anonimowy. 3, 7, 3. Zostały mu 2 bandaże, a pan Flex, go nazywajmy, będzie łatwiej nam wymawiać, ma 6 apteczek, czy też 7. Czy on zdąży użyć tego bandażu? 19 HP. Ma jeszcze kukurydzę. Było blisko. Raz. Czy coś będzie miał w namiocie? Nie gadajcie, że wyciągnie coś z namiotu. Chyba go dojedzie. Chyba go dojedzie. Uwaga! Szuka go? Co jest? O co tu chodzi? Dlaczego on z nim nie walczy? Co jest? Okej, zginął. O co tu chodziło na koniec? Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy, kto został na daily. I chyba mamy zwycięzcę. Mamy pierwszego zwycięzcę tego turnieju. Pan Flex wygrywa pierwszego customa. 100 osób na jedną miejscówkę. Brawo. GG na czacie. Niezła zadymka była w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Tutaj widzowie walczyli na innych miejscówkach o fałdolce, więc polecam wam tę serię. Zapraszam wszystkich oczywiście jeszcze na pixshop.pl po czekoladkie koszulki. Do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Więc polecam każdemu. Wszystkie linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!